Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Inscription. I tak, jesteśmy tam, gdzie też zakończyliśmy przygodę ostatnią. Po tej walce, tym razem wam ją oszczędziłem, po ostatnich zmaganiach. I tak, wraz z Orobotem, czy jakoś tak, ogólnie mechanicznym Robrosem, którego zdobyliśmy, zarobiłem troszeczkę rzeczy. A teraz, w tym oto momencie, możemy iść z pełną premedytacją tutaj. Wykupywać recykling, pozbywać się kart. Powiedzmy, nie aż tak, jakby to najłatwiej określić, żeby nie było to może zbyt dosadne. A nie najbardziej przydatnych? Nie, to nie jest to słowo. Koniecznych, jak na przykład Bolthoundy. To może fajne, ale no wiecie, lepiej będzie po prostu nawet pozbywać się kart tylko po to, żeby się ich pozbywać, niż... trzymać olbrzymi talię, ale mniejsze. Mniejsze, bo już się trochę rozpraszam i tak dalej. Idziemy dalej, zwiedzamy to miejsce, odkrywamy tajemnice wszechświata, czy cokolwiek to tam jest. I tak... skryształowanie jakiejś karty... To jest jakaś taka istotniejsza, którą mógłbym skryształować. Oczywiście, że jest jedna. Na kogo innego mógłbym skryształować? Dobra. Statystyki nie są potrzebne większe, bo to jest i tak karta, która będzie nam wygrywać wszystko w jedną rundę. Ale ważne jest to. Będziemy mogli jedną rundę wcześniej go zagrywać, jeśli będziemy mieć odpowiednie rzeczy. I na potrzeby tego wszystkiego też jestem skłonny zmienić wszystkie nasze boty w... no, w takie. Żeby po prostu mieć 100% szans na to, że jak już go dostaniemy, to będzie szybciej dostępny. I teraz tak, sytuacja 1 na 2. Oj, nie najlepsza, nie najlepsza. Ale postawimy. Jak zwykle. Okej, sytuacja nieciekawa. A nie, jeszcze przeżyję. Dobra, zapomniałem, że on ma dwa życia. Dobra, dobra. To tutaj jest super. I teraz... Jeszcze nie stawiamy niczego, bo niczego potrzeby. Okej, tak. Tak, tak, super. I teraz w następnej rundzie może wejść to, co jest... blokada na te wszystkie inne kryształki. Dobra, mamy sniper bota, więc nie trzeba się tym przejmować. Weźmiemy jego. Stymulacja, tak. Czarodziejo, bo to może być... Nie jest to może najlepsza opcja, ale... Przynajmniej będę mógł go zagrać, jak będzie gdzieś potrzebny jakoś. Oczywiście. Tracimy już. I teraz tak, ile energii będzie? Nie wiem, więc ciągniemy kartę tutaj. No. Wiem, że pewnie większość z was by teraz będzie pewnie mordziła w sobie w głowach, że korzystam z czegoś takiego OP, że to nie powinno tak wyglądać, że psuje balans, psuje zamysł rozgrywki i tak dalej, no ale... Wybaczcie mi, mam takiego Ouroborosa, to ja bym z niego korzystał. Bo ja chcę wam pokazać całą rozgrywkę, odblokować ten cały Casey mod, o którym mówiłem już od dawna. A jak na razie ani widu, ani słychu. No i tak, wszystko przywraca, bo to wyłączone. No a poza tym wszystkim jeszcze co chciałem... No chciałbym też ukończyć tą serię na YouTubie, żeby mieć kolejną grę za sobą. Pomijając Casey moda, który jest w trybie Roachlight takim... Z tego co wiadomo, bez końca, ale mniejsza. Więc tak, o tak, ten Uberbot. Coś, a zobaczysz. Nie, tak naprawdę nie ma jednego. Nie ma bossa na tym poziomie. To twoja robota. Proszę. Namaluj moją twarz. Okej. Okej, trochę to dziwne, a niech będzie taka twarz. Jestem zrodzony. Czuję się jak normalnie mi prawie mógł oddychać.
Pusty boss, twórz reguły, niszcz grę. A jeszcze jedna sprawa, bo trzeba było specjalnej mocy. Regułę, którą nazwę swoją własną. Namalowałeś mi taką piękną twarz, więc proszę. Zawsze kiedy karta ginie, losowa karta jest zakrywana. Wszystkie karty trzymają jedno obrażenie. Jedna z moich kart uzyskuje nano pancerz. Zagram Libbota. Losowa karta dostaje 5 obrażeń. Traci jedno życie. Nie. Zawsze kiedy zagrywasz kartę, zawsze kiedy twoja tura się zaczyna. O kurczę, dajcie mi chwilę, muszę sobie wymyślić jakąś ciekawą regułę, która nie będzie jakoś super przeszkadzająca. Dobra, no wiecie co. Pomyślałem trochę i w sumie najlepsza chyba opcja to będzie Libbot. Tutaj przyznam się szczerze, sprawdziłem statystyki Libbota, bo nie pamiętam. To jest 0-2, więc będzie idealnie. Dobrze, to się nada. Zobaczymy jak to się rozegra. Tak, widzicie, takie piękne. Więc nie ma czym się przejmować aż tak bardzo. I cyk. Od czego by tu zacząć w sumie? 1 na 5 albo 1 na 1, a najpierw jego się pozbądźmy. Jest, powiedzmy, trochę groźniejszy, więc tak. O, dobra, kolejny Libbot. Piękna sytuacja. Będzie to zwinnie najpiękniejsza. Możemy przyblokować prawie cały stół Libbotami, czekając aż dobierzemy jedną kartę. O, jakie piękne sytuacje. Energy Bot, to jest ten taki kryształowy, okej. Czy potrzebujemy go do czegokolwiek? Nope. Ale czemu by nie? Zarzucę go i tak tutaj. A z innych rzeczy, które tu jeszcze widzę, to mogę jego zarzucić. I no. Żeby nie było potem, że gram tylko pod jedną kartę czy coś, to będę normalnie rozegrywał wszystkie rzeczy. Aż tak to nazwę. Próbując tylko i wyłącznie wyciągnąć się po robota. Jeśli się uda, to super, jeśli nie, to jakoś to przeżyjemy. A póki co tak. Dobra, snajper bot może być tutaj, co i tak większej różnicy nie zrobi. Tak. Teraz, w sumie, czy mam coś, co mogę rozwalić? A no mogę, to. Na wszelki wielki, żeby on był chroniony, jeśli by kiedykolwiek ten Libbot miał zginąć, a niestety zginie przez rybaka. O którym przyznam szczerze, zapomniałem, że dałem właśnie taki ten rozdwojony atak, więc na wszelki wielki. A, dobra. Nawet to nie było potrzebne. Dobieramy i Sentry Drone. No nie powiedziałbym, żeby to była karta, której chcę najbardziej, ale zagramy Sentry Drone, bo czemu nie? I Sniper Bot przypada, niestety. Ale nadal to tylko Sniper Bot. Sentry Drone kolejny. Wow, nawet nie pamiętam, że mam ich aż tak dużo. Ale dobra, Sniper Bot przypadnie, nic z tym nie zrobimy. I nie mam dobrego miejsca też do zagrania tego, jak to się nazywa. Brakuje mi słów do zagrania tego, no. Double Gunnera, więc no, powiedzmy, że na razie sobie odpuszczę zagrywanie takich rzeczy. Okej, okay, super. I czyżby? Nie, kolejny Double Gunner, chociaż tego... Nie, zdecydowanie nie. Dami Double Gunnerzy. A nie ma dobrej sytuacji, to trudno, poświęcamy Sentry Drone'a, byleby tylko blokować ewentualnie tutaj przejście. Dobra. I ciągniemy kolejną dyskietkę, Shield Bot. No nie jest to coś, co mu chciał, ale czemu by nie? Powoli będziemy tu ugrywać. I wygraliśmy.
taką fajną mechanikę wybrałeś dla fazy pierwszej. Wydaje mi się, że powinniśmy kontynuować, jeśli chodzi o ten proces twórczy. Nie mogę jeszcze raz tego samego zrobić. Da się zrobić może to samo? Tylko z czymś innym, bo da radę, dobra. Okej, okay, czyli da się go tak trochę powkurzać i poszukiwać. Okej. Okay. Okej, okay, chyba nie rozumiem, co tam się stało. Ale dobra, Goodfish. Milion różnych fajnych efektów. Ale tak, ja nie potrzebuję tego. Sniper bot. Nadal to nie jest to, czego chciałem. Ale dobra, na całe szczęście to za szybko się nie aktywuje, więc mam trochę spokoju. I teraz tak, tu jest Libbot, więc... A nie, aktywuje się tutaj to bardzo szybko. A my postawimy go i tak. Głównie dlatego, że w ten sposób, patrzcie, mamy po prostu... kartę, która będzie... O, cholera, zbyt nie mocno. Ja już się cieszę, że będzie karta, która będzie ubijała wszystko i wszystkich zawsze. Bezwarunkowo, no niestety. Trochę się tutaj zepsuło. I... Amebot, naprawdę. Nie ma nic lepszego. Naprawdę nie ma nic lepszego. A, to ja wybieram, gdzie ma Goodfish strzelić. A, to tutaj. Okej. Okej. Co powiesz na jeszcze jedną? Zobaczymy, jak to się rozegra. Kolejna. Zawsze, kiedy zagrywasz kartę... Twetur się zaczyna, dobra. Jeden z moich kart dostaje tylko coś. Pomimo, przecież nawet nie chcę o tym myśleć. Wydaje mi się, że to możemy... Ugramy to, tak. Tak, ugramy to. Nieważne, co się stanie, to mamy to już ugrane, więc... No mój zbawiciel, że tak nazwę go teraz, nie przybył, ale... Problemem tu nie jest żadnym. I tak wygraliśmy. Jej. Czy coś? I... pokonany! Hurra! Kolejny... sukces. Jakieś fajne rzeczy. Jakbym jeszcze tego potrzebował. I kolejne ulepszenie dla pustych, przepraszam, teraz nie jestem już pusty, ale dla tych tutaj dziadostw. Okej, okay. I co mogę mieć? Blokowanie sruwaczy, nano zbroje, efekt sentry drona. Efekt sentry drona, o jest, to będzie wredne, ale nie, jeszcze raz nie, chociaż... Dobra, macie sentry drona, cieszcie się. Ciekawe. Niemniej jednak, teraz szybko teleport tutaj, bo jej, udało się, przezwyciężyliśmy kolejną lokację i co się tutaj dzieje? A o co chodzi? Odblokowałeś bramę, więc idź dalej. Mam bardzo dużo plików do sprawdzenia. Wspaniała transcendencja będzie już niebawem nad nami. Próbuję zrobić swoją część, więc kontynuuj. Kontynuuj. Okej. No to idziemy. Tak, ten obszar jest fajny. Dobry. Ciężko określić, ale tak. Co to za uczucie? Duma? Strasznie dziwne. Okej, kolejne ulepszonko. Jak miło. Ten jest za darmo. A twoje puste... Znaczy, byłem teraz przewodnikami. Nie przejmuj się tym. Zrobione. Musisz być po prostu cierpliwy. Musiałeś być po prostu cierpliwy. Czekajcie, nie to chciałem. Chciałem zobaczyć... to... A, nie ma opisu, o co chodzi. Szkoda.
Dobra. W takim przypadku zwiedzamy wszystko. Tutaj zepsułem. Dobra. Nope. Nie chcę walczyć z przeciwnikiem. Wymiana. I tam też przeciwnik. A w zasadzie wracamy. Przeciwnik to nie. Idziemy tutaj i wymiana. Okej. No to wymieniamy jedną z kart. Czy najchętniej bym oddał za darmo. A, musimy w takim razie jakieś coś, kiedy to jest ciekawe. A. Okej. A, czyli jeśli jest połączone obwodem, to będzie miało wiele efektów. Okej. A tutaj... Okej. To będzie wzywało... A nie, nie, tego nie potrzebujemy. Szczerze niczego z tych rzeczy nie potrzebuję, ale... Jak już coś mam brać, to najprędzej to. Co ci oddam? Gdzie on jest? Zwykłego Sentry Drone, bo też nie czuję potrzeby. I tak będzie był skryształowany, ale no, trudno się mówi. Oczywiście, że biorę. Dobra, teraz co by tutaj wyrzucić? Wiecie, no muszę wyrzucać naprawdę rzeczy, które będą mało potrzebne i których nie będę chciał. Amebot? W sumie jest taniej. Ale dobra, nie potrzebuję Amebota. Tak naprawdę już w drugiej rundzie mam 3 energii, więc wszystko co kosztuje 2 lub mniej mógłbym pousuwać. Ale dobra, dobra. Jej, udało się pozbyć. Pogadajmy tutaj z czymś. Ahoj, majtku! Spójrz na mnie teraz. Jestem czymś na kształt celebryty w tych regionach teraz, w tym momencie. To jest moja nagroda za wykopanie... wyłowienie tego czegoś. Ja jestem teraz czymś na kształt NPC z dialogiem. Coś dziwnego, na pewno. PO3, czyli PO3. Czyli tak się nazywał, okej, będę pamiętał. Pozwolę mówić, oj. Ale nie jestem bossem. Żadnym Uberbotem. Nawet Lesher był to dla swoich podwładnych. Coś nie jest w porządku. Możliwe, że mam... złapałem zły koniec tej umowy. Wystarczy. Meh, nie mogę z nim gadać. Szkoda. Ale dobra, mam przynajmniej antenę kolejną poprawioną. Jakiekolwiek to ma znaczenie. No i dobra, chyba tego nie unikniemy, więc idziemy na kolejną walkę. E? Okej, chyba nie do końca nadal rozumiem to wszystko, ale... A, ale dobra, niech będzie. Zarzucimy to w takim wypadku tam i w tym momencie możemy wyłączyć. O, okej. Ale dobra, pozbyłem się przynajmniej czegoś takiego, więc nie będzie aż tak źle. I ze wszystkich rzeczy, które tu mam, czego najbardziej potrzebujemy, w tym momencie powinienem wziąć empty vessel, teraz to jest gem vessel, nie empty vessel, ale... Trudno, mój błąd. Gdybym go wziął, to miałbym trochę teraz ciekawszą sytuację, bo mógłbym wybronić trochę lepiej to miejsce. No trudno się mówi. Ile mam energii? Chyba 4, to mógłbym tego zarzucić, ale nie, nie, nie. Bo to zmarnowało trochę kartę. I tak, teraz tutaj znaczenia nie ma w sumie, ale tak, zarzucimy, byleby tylko nadrobić trochę utraconych punktów. Cóż, już więcej tego nie zobaczysz. I znowu wtrącenie było też swoją drogą od tego tamtego gościa. I jeśli mam być szczery, co mnie nie boli, że nie będę już go widział. Po to go przyciążyłem, żeby właśnie kiedyś może
się przydał, a potem znikł i... Mamy to, co prosiłem. Jedną kartę mniej. Ura. O. Okej. Okay. Nie wiem, co to ma być za znaczek. Ale tak. Przy okazji jeszcze tak zapomniałem się skupić na tym. I zrobiłem kiedyś temu screena, to wybaczcie, jeśli nie, to teraz wiecie, że zrobiłem, ale wolę to zrobić, bo takie rzeczy nie są bez powodu w tej grze, ale mniejsze. Pewnie wydaje ci się to, że to, co robię, jest proste. Zajmuję się numerkami, ustawiam grafikę i voila, bo topia jest stworzona. Nie, mylisz się. Okej, w dobrym momencie chyba coś zrobimy, ale tak, spróbuj zrobić kartę, no dalej. Ale najpierw daję jedną do zrecyklowania. A czego się pozbywamy? Wiecie co? Czego się pozbywam? To jest dobre pytanie. SP, nie wiem czym jest SP, więc... Powiem szczerze, że może spróbujmy rzucić coś, co da więcej sypy. A może on? Jeden? To... Na bazie czego tu można wybrać, ile się ma sypy za kartę? Ktoś mi powie? Bo nie rozumiem. A on ile da? A on daje dwa. A, nie rozumiem chyba. Chyba naprawdę nie rozumiem. A może... Energy Bot? Nie, Energy Bot jest za dobrą kartą. To... Dwa? Nadal nie rozumiem. Wiecie co, chyba tu sobie posiedzę nad tym i pomyślę co i jak, gdzie i kiedy. Dobra, wiecie co, wyrzucimy jego. Totalnie nie mam pojęcia, o co chodzi, ale wyrzucimy jego. Zobaczymy co da. Dobra, geniuszu, zajmij się tym. Okej, okay, wydawaj SP na statystyki i sigile. To będziesz więcej SP za większy koszt energetyczny. I teraz najważniejsza sprawa w sumie. Spróbuję stworzyć tamtą kartę. Więc wybaczcie to zatrzymanie, ale muszę to sobie przerzucić na drugi ekran. I tak, on miał dwa energie. Statystyki miał 1 na 1. I teraz tak, pierwszy sigil miał zegarek, drugi miał to. Dobra, taka karta. Co do wyglądu nie jestem pewien. Ale zostawiam go na razie, tak? Na wszelki wypadek. Okej, okay, tego nie rozumiem, niech będzie pan. T2000. Bo to chyba wykrzyknik, dobra. I teraz... Pan trochę wykrzyknik. Jak bardzo kreatywnie. Wiem, że będziesz na mnie marzekował, nie. Niedługo powinno być. O, to jest. Jest w porządku, tak mi się wydaje. A i teraz pozwólcie tylko, że sprawdzę, czy coś się udało i... Okej! Okay. Idealnie sobie o tym przypomniałem, ale patrzcie. Na dole jest coś takiego, a nie czaszka. I tak, szczerze pamiętam tej czaszce. Jeśli to udało się zrobić, to szybko się tym zajmijmy i... Oj. Oj. Okej. Okay. Czyli czaszka jest na środku, w takim wypadku. Taka z piszczelami. Dobra, zaraz to ogarniemy. O nie, przegapiłem. Ale tak, właśnie jeszcze tylko pozwólcie, że szybko znowu będzie alt tab zły niedobry. Ale muszę szybko zamknąć tego screena, żeby widzieć się znowu licznik czasu. I tak, u góry w takim razie będzie skrzydełko. Pamiętam, że skrzydełko było... Znowu przegapiłem, jakie miejsce miało. A było w tym w zegarku. I tutaj ten na dole ma być rozdwojony atak. Ej, działa!
Co ty tu robisz? Nie patrz na to. Czy ci się podoba? Oczywiście, że tak. Ładne. Patrzcie, jakie ładne. Namalowałem tu dla pana albo mistrza. By wyrazić swoje uczucia, moje nadzieje. Moje nadzieje, że pewnego dnia może będę jego skarbem. Tak jak on jest moim skarbem. O, nienawidzisz tego. Dlatego nie spojrzysz na to jeszcze raz. Nienawidzisz tego, no, bez przesady, ja na to ciągle patrzę. No na to spojrzałeś. Przemyślałeś to, czyż nie? Lubisz to. O, jak wspaniale. Ja naprawdę to zrobię. Pokażę to mistrzowi. Dziękuję, przyjacielu. To jest piękne. Nie, naprawdę uroczy, ładny. Coś to zmieniło w sumie? Nie, chyba tylko jakieś takie ciekawostka. A tutaj wszystko zrobione. Oczekiwanie na sieć. Dobra. Pewnie zmarnowałem przy okazji jeszcze okazję na jakieś super coś. Tylko dlatego, że chciałem sobie zobaczyć jakieś takie głupoty, ale... No, trudno się mówi. Powiem wam szczerze, moim zdaniem tak było warto. Odkryliśmy wielki sekret. Spotkaliśmy gluto czarodzieje. A teraz idziemy na kolejną bitwę, bo jeszcze dużo czasu antenowego przed nami. Tylko jeszcze szybko sobie tylko łyknę trochę kawy. Bo tak... jak zwykle. Siadam do tego o takiej porze, że no... Powiedzmy sobie, że kawa jest potrzebna, żebym w ogóle był w stanie funkcjonować, ale dobra. A to tutaj, żeby się tego pozbyć szybko. Energy Bot. Jeszcze kolejny, który jest wspaniały, tani. I dwie energie, czyli mogę pana Tchę Wykrzyknik zagrać? Nie, nie mogę pana Tchę Wykrzyknik zagrać. Chociaż dobra, on i tak nie będzie niczym na tyle potrzebnym czy cennym, żebym się musiał tym przejmować, ale... I to najważniejsze, ale i tak, czemu by nie? Będę go trzymał, więc to moja piękna karta. Tak dużo do zobaczenia. I to powtarzam, co z tego, że w sumie... Aha, tak. Stworzyłem go głównie dla... zadania. Ale to, że go mam. Jest w miarę tanią kartą, w miarę przyjemną. I dzięki niemu... W następnej rundzie, nieważne co się stanie, to już wygrałem. Więc jej. Dzięki, panie Tchę Wykrzyknik. No. Miło się tak patrzy w sumie na moje wygrane kolejne, bez nawet udziału... Roborosa. Ja wiem, że to jest potężna karta i w ogóle... nie, nie ruszam, bo to jest dobierz kartę, jeśli się nie mylę, a ja nie chcę już dobierać kart. Nie potrzebuję tego. Więc nie ruszamy i... To teraz? Wow. Podoba mi się. Naprawdę mi się to podoba, to jest wspaniałe. Proszę, handlujemy teraz. Path Conduct? Death Cell? Co to powoduje? A, okej, okay, jak jest zasilony, to plus 2 do ataku albo Double Gunner. Nie, w sumie nic tak nie potrzebuję. Już nie można odmówić. Ale jeśli muszę już, to... Ze wszystkich opcji chyba... Chyba ze wszystkich opcji najbardziej to... To w sumie... a niech będzie co? Jest tania, więc na pewno będę mógł zawsze to zagrać. Czego tak naprawdę nie potrzebuję? To się może jeszcze przydać. To się na pewno przyda, kiedy będzie jakaś super wredna karta. A jak tak mogę powiedzieć, to... Z tych wszystkich rzeczy... Dobra, masz to. Drogi był. Nie najprzydatniejszy. Ale tym się nie przejmujmy. Te przedmioty się odnowiły, a boty są permanentnie offline. Widzisz coś... familiar, czyli coś podobnego, znajomego? E?
Okej, nie wiem, może chodzi, kliknęłem coś tutaj i nagle się coś tam jakieś. Słyszałem jakieś coś. Okej. Ja rozumiem, co się stało, ale kliknąłem kłódkę, co się otwiera i znalazłem hologram handlarki. Tak, długo to czułam, czy coś takiego. Czułam to uczucie. Od kiedy byliśmy pocierani, czy tam w sumie, tak, czułam z gładkim futrem. Góry. Czy przyniosłeś trochę? Wspaniała, piękna, wspaniałej jakości holoskóra. Cóż, teraz dostarczę ci wiedzę. Nasze ostatnie dobro. Nie wiem wszystkiego. Ale ze starych danych poznaliśmy niektóre sekrety. A nie wiem, o co chodzi. A więc wybiorę może to? Wieża. Nie rozumiemy do końca natury stworzenia Inscription. Wiemy o budynku, trójkącie. Z isokletską proporcją, czy jakiego, nie jestem pewien. A więc wybaczcie, coś tego nie wyjaśnię, bo totalnie nie mam pojęcia, co to jest, albo może inaczej, jeśli... Nie, może nie tyle, co nie wiem, co to jest, co nie kojarzę, bo... Mnie to jest częsty zabieg, że coś mogę wiedzieć, ale nie kojarzę pod jakąś nazwą. I o niebieskim mężczyźnie, który... Który odwiedzał to miejsce, że odwiedzał ogólnie podczas tworzenia. I tu, niebieski mężczyzna i tak dalej, to mogę podzielić się wierzą, znaczy wierzą, wiedzą z poprzednich gier Daniela Molinsa, konkretnie z The Hex, gdzie był jeden taki niebieski gościu w sumie i była to postać mocno negatywna, która, można powiedzieć, była jednym z antagonistów, naprawdę takich mocniejszych, ale więcej nie powiem, po prostu by nie chcę spoilować, jedna rzecz, może zdradzę jego imię, Irving czegoś tak chyba? Ale tak, jeśli ktoś nie jest na The Hex, to polecam obejrzeć albo sobie zagrać, super gierka. Ja niestety byłem na tyle głupi, że jak miałem okazję z Humble Bundle sobie wziąć The Hexa, to go oddałem komuś, bo poprosił, ale no cóż. Jej. Masz kolejną holoskórę? Mamy. Jej. Cudownie, czym wspaniale. Kolejne jakieś informacje. Powiedzmy, że wezmę teraz ucho. Głupiec. Znany do niektórym jako wielkie ucho. Nie przeżył swojego planu. Jeden dysk pośród wielu. Stare dane podróżyłem przez morze. Odkryte. Jeden bary został przystawiony do pistoletu czy do broni. Nie wiem, o co chodzi. Ale okej, jakieś większe są tej tajemnice skóry? Nie masz żadnych holoskór. Wiem o ich istnieniu w holoświecie. Może tam je znajdziesz. Okej, dobra, w takim wypadku mamy cel. Bo akurat, czy mogę powiedzieć, że widziałem achievementa za zebranie wszystkich tych skór, więc jeśli ich nie mam, to przypuść tym zajmiemy. A przy czym to jest tak, że nie ruszę tego. Tego po prostu nie ma przebacz, że ruszę. Pójdziemy dalej, poszukamy. Ale tego nie ruszam. Ja chcę zobaczyć wszystkie holoskóry i jeszcze walkę z tymi grzybologami jakby. Oj tak, to też trzeba będzie zrobić. Mhm, ale mniejsza z tym. Okej. Tak, czy coś jeszcze mogę zrobić? W sumie nie. Super. Sytuację mogę. Jakiegoś szybkiego działania? Nie. Więc bierzemy to. Żeby to rozwalić. I najlepszą obronę, jaka istnieje, to postawić. Przynajmniej moim zdaniem. A, dobra, to nawet nie było aż takie potrzebne. Mamy sniper bota, który będzie mógł eliminować większość zagrożeń. Dobra, mógłby, gdyby przeżył.
Nie mam shield latchera. Dobra, to nie będzie problemu. Tylko tak, żegnaj ty. Witaj shield latcherze. Żegnaj shield latcherze. Proszę, dostajesz tarczkę. I witaj kolejny sniper bocie. Dobra, ty pozbądź się tamtego. Ty pozbądź się tego. No i piękna sytuacja. Bierzemy kolejny tutaj, bo nie ma co. Zagraj mnie, zagraj mnie. Jak zwykle, podekscytowany strasznie. I tak, tym się nie musimy przejmować. Na razie. To jest niebezpieczne, ale jeszcze przeżyjemy, to niestety stracimy snajper potem. Ale zagramy za to. Co zdecydowanie uprości co niektóre roboty. A nie, wygramy. Nie stracimy sniper pota. Jestem mistrzem. Nie, nie ruszamy tego. To jest ulepszenie, co prawda, ale nie potrzebuję tego aż tak bardzo. Chociaż... Wybierz jedną. Wiem, że nie potrzebuję, ale z drugiej strony, jakby tak ulepszyć sobie jakąś tych takich kart łatwiejszych do zagrania. Typu Energy Bota. Może czymś? Jeśli ma cokolwiek jeszcze sensownego, zobaczmy, co tu mamy. Nie to. To się nie nada, to się nie nada, to... No nie jest idealne, ale... Wezmę, czemu nie? Trzy umiejętności? Nieźle. Może jeszcze się kiedyś przyda, a póki co idziemy dalej. I tu jest wyzwanie z bombą. Bo to już się nauczyłem, czego znaczy bomba. Dobrze. I tak, jaka sytuacja? Tu automatony, tutaj mamy też automatony. Dobra, szybko empty vessel. Nie przejmując się niczym. Pik. Niestety bomba... A, tu mam tylko 6 rund. O, to będzie trochę niebezpieczne. Okej. Dobra. Pierwsze co zagrywamy w takim razie insektodrona. I empty vessel niestety nie zarzucę, no ale trudno. Musimy po prostu szybko jakoś działać, bo bardzo mało nam zostało. Buff contact. Jeśli go rzucę. I on miał życia? 2, dobra, przeżyję. A taki automatonów. Ale jeśli go rzucę, to nie. Nie, to będzie ciężkie. Dociągamy tutaj. Dobra. I teraz tak. W ten sposób. Na razie rozegramy. I tak wiążemy przedmioty, ale na razie jeszcze nie będę się bawił tym przedmiotem, bo nie czuję, żeby to było aż takie potrzebne. I już minkę. Co ci tak długo zajmuje? Ok, mamy empty vessela, więc... Ojej, będzie niedobrze. Nie będzie dobrze. Ale dobra, Fishbot jest teraz wzmocniony, więc jest tak jak chciałem. I co z tym idę? Mogę teraz szybko rozwalić to, bo to już nie jest potrzebne. I dorzucić sniper bota. Co da nam bardzo dużo. I udało się. Topie, dziękuję ci za swoją usługę. A teraz chodźmy dalej. Okej. Okay. A co my tu mamy? Dwa klucze. Co to oznaczało? Więc pewnie zobaczyłeś, jakie to nie jest proste. Balansowanie tych kart, czynienie ich dobrymi. Spróbuj jeszcze raz. Dawaj. Więc którą... niszczymy? Którą niszczymy? Nie, ciebie nie, to jest piękny. Wybierzmy teraz kartę, którą bym chciał rozwalić. Nie wiem, czy mam jakąś taką naprawdę niepotrzebną. Jego? A nie, to jest tylko jeden. Muszę znaleźć coś, co da 2 chociaż.
Bo tym razem, jeśli widzę, że jest druga opcja na własną kartę, to nie mogę jej przegapić tak jak ostatnio. Energy Bot? 4! Okej, okay, Energy Bot był dobrą kartą, ale dając 4 będę mógł stworzyć coś idealnego. Okej, okay, na razie spróbuj może zobaczyć, jakie są tutaj sigile. Podwójny atak, popychanie, wkurzanie, tarczka M. Okej, okej. Oj, to śmierć, wybuchanie. Dobieranie baterii. Okej, 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 okej. Czy jest tej karta nie... A może... Okej, okej. To już mi się podoba. Już mi się podoba. Miałem taki głupi pomysł, ale już widzę, że da radę to zrobić. Nieskończona energia. I czemu? Mógłbym coś jeszcze tutaj w sumie dodać. Jeśli bym dodał to, to mógłbym jeszcze dorzucić potem jakoś coś innego. Takie. Tak. Okej, jeszcze by mógł być jeden na jeden. Chociaż nie, to w sumie nie ma sensu. Jezu, czemu nie? Zrobię go w ten sposób. I teraz tak, trzeba jakiegoś pięknego zrobić bota. Jak będzie taki może? Piękna twarz. No, taki może być. Okej. Big Fat Boy. Niech będzie. Ja, to jest piękne. I daje nieskończoną energię. Więc tak. Nazwałeś go Big Fat Boy? Za twój wybór. Skanery działają. Pora to zrobić. Nie wiem, że głupie, ale... Tak, no, to będzie piękne. Dziękuję za podsumowanie, ta karta jest super. Ale dobra, fajnie. O. Ciekawe, co to zrobiło w ogóle. Wiecie, co... Właśnie, chwila. Oczekiwanie na sieć, może... Sieć, sygnał to jest to? Teraz, magicznie? Nie, to nie jest to. Mogłem się spodziewać, że to nie to, ale dobra, dobra. Okej, okay. Przepraszam bardzo, gdzie ja jestem? A, tutaj tak, już się trochę pogubiłem. No ale wracając, ja będę tym zakończymy my chwilowe spotkanie. Bo tak jak widać, to już tylko co zostało. Mamy 43 minuty na zegarku. I no, w wolnej chwili... O, nie wiem, czy to wcześniej było, czy nie. Ale tak, w wolnej chwili później to... A, jak to się nazywa? Dogram kolejny odcinek, w którym będziemy szukać tych holo skór i innych tego typu rzeczy, jakichś sekretów i tak dalej. A póki co ja na tym kończę. I tak, no to tyle, więc trzymajcie się. Hej, hej!